Witam wszystkich. Rozpoczynamy stream Cyberpunka. Rozpoczynamy go zaraz po 10. Ja jeszcze muszę tylko coś załatwić. Grę już włączam. Za chwilę jestem. Zaraz zaczynamy. Zaraz jestem, moi drodzy. Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów.
Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy, że tak powiem, już. Jak widzicie, Cyberpunk musi być, koszulka. Oczywiście trzeba wspierać Redów, polską firmę w tym momencie. Już najbogatszą polską firmę. Chyba w czerwcu, jak się nie mylę, CD Projekt Red, co jest wręcz abstrakcją. CD Projekt Red, wyobraźcie sobie, prześcignęło Narodowy Bank Polski, jeśli chodzi o zarobki. Jest to najbogatsza obecnie firma w Polsce. I to oni, właśnie oni zrobili Wiedźmina, teraz zrobili Cyberpunk. I my zaczynamy drogę korporacji. Są trzy różne drogi. Pierwsza droga to jest właśnie Nomad, jest Dzieciak Ulicy, Street Kid. Siema, Tip Top, i jest oczywiście korporacja, ponieważ ja kupę czasu pracowałem w korporacjach, w sumie dużo się nie zmieniło, bo dalej tak mam, to lecimy z korporacją. Powiedzcie mi, czy jest dźwięk, jak jest dźwięk, wszystko jest okej? Z korporacją. Powiedzcie mi, czy jest dźwięk, jak jest dźwięk, wszystko jest okej? Jest. Jest okej, dobra, słyszę, dźwięk jest, muzyka jest, wszystko jest. Jakby coś się ściszy, pamiętajcie, zastawiać subskrypcje, suby. Mamy już 600 subskrypcji, dzisiaj w nocy dobiłem do 600, wreszcie mi się udało. Lecimy po kolei, ustawienia. Ja troszeczkę już włączyłem wcześniej i włączyłem sobie na przykład język angielski, ponieważ jest Keanu Reeves i zależy mi, żeby go posłuchać. Ale następną grę zapewne przejdę Nomadem, żeby było całkowicie inne odniesienie. I wtedy spróbuję polski język, bo słyszałem, że też jest przekozacki. Lecimy! Poziom trudności. Słyszałem, żeby od razu dać na... Wielka w sensie wyzwania, bo przetrw konieczne będzie stosowanie przedmiotów zużywalnych i gadżetów bojowych, instalacji odpowiednich wszczepów oraz przemyślany dobór atutów. Dajemy, coś, lecimy z trudnym. Zobaczymy, najwyżej będziemy ginąć. Korporacja. Lecimy z korporacją, tak jak widzieliście, jest Nomad, ścieżka Nomada. Oni zaczynają, już tak widzicie, wędrówki po bezdrożach, buszowanie po złomowiskach, najazdy na zbiornika paliw. Życie w drodze nie jest łatwe, ale dorastanie w rodzinie nomadów ma swoje plusy. Uczciwość, lojalność i wolność. W Night City to rzadkość spotykany towar, którego nie da się kupić za pieniądze. Dokładnie tak. Następny jest punk. Z tego wiem, to street, Dzieciak Ulicy. Mawiają, żeby zrozumieć ulicę, musisz tam żyć. Gangi, fikserzy, lalki, dealerzy, to oni cię wychowali. Tutaj jedynym prawem jest prawo silniejszego, a ty żyjesz z złamania prawa. Tak to wygląda. Ale my lecimy w korporację. Trudno opuścić świat korporacji, zachować życie, a jeszcze trudniej duszę. To był twój świat. Naginanie reguł, wykorzystywanie sekretów i informacji. Nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka. Są tylko zwycięzcy i przegrani. Czyli życie. Idziemy w V, nie chcemy grać kobietą, bynajmniej na razie, może następnym razem. Lecimy, będziemy grać gościem. Wow, ton głosu. I'm V. Można dać gościowi głos męski. Damski w formie. Co to jest? Okej, okay, randomowe. Nie. No, na bank nie. Wow, nie. Nie, nie. No nie. Jakie tematy w ogóle są? Za grubo. Ale dajmy zwykłego. No nie. Dobra, lecimy zwykłego V w sumie. Coś tu pozmieniamy. Dobra, zacznijmy może od koloru skóry. Troszkę jaśniejszego. Okej, chyba przesadziłem. No dobra, będzie ten typ skóry. Ile mamy? 5. Gładkie jak pupa niemowlęcia widzę, jakiś taki pomazany. A my gładziutki. Gładziutki będzie. Fryzura. Ile fryzur jest ogólnie? 39 fryzur, to sporo. To naprawdę sporo. Nawet w Skyrimie tyle nie było. Dobra, nie. O! To coś na mnie teraz. Takie dłuższe włoski. Patrz ta. To jest właśnie to. No on ma chyba jeszcze troszkę krótsze. Ale lecimy w tym kierunku. To może być dobre. Ale zobaczmy, co jest.
Zobaczmy, co jest. Możemy się przecież pobawić. Wow. Okej. Okay. O, to chyba bardziej już do mnie jeszcze dłuższe, no. 12. Ja pierdzielę. Po jakiś pancur. No nie. Okej, okay, tu już są długie, długaśne. No nie. Ja pierdzielę. Dobra. Jest co wybierać. Jeśli ktoś mówi, że jest biedny, ten kreator budowy postaci, no to się grubo myli. Co to było? Okej. Okay. Słuchajcie, ja tak jak mówiłem, ja tu nie będę się śpieszył z przechodzeniem gry. Ja tu po prostu będę grał po swojemu. Ja takie gry lubię iść każde zakamarki, szukać, zwiedzać, patrzeć, co się dzieje. Więc tu będzie typowe przejście. Tu nie chodzi o to, żeby przejść jak najszybciej i zrobić jakąś recenzję. Nie, ja tu gram po prostu z tym graczem, będę grał po swojemu. Która to była fryzurka? 9. Chyba jeszcze dalej była jeszcze jedna. Nie, to już było za długie. 9. Dobra, lecimy 9, bo później było chyba wcześniej jeszcze 6. Tak, ale my bierzemy tą 9. To sobie weźmiemy. Typ skóry, fryzurę, kolor włosów. Niebieski, ale jest tych kolorów. Dobra, bierzemy czarny. Oczy. Ale temat. Niebieskie. Nie wiem, ja biorę sobie brązowe, czerwone jakie w ogóle. Ale temat, fajny temat można robić, widzę. Naprawdę fajnie to wygląda. Widzę, że tu to wygląda też ok. Wow, jakieś takie cybernetyczne, fajny temat. To jest grubaśne. Całe czarne, jak u elfów, można powiedzieć. Serduszka! Nie wierzę. Jak... O, Wiedźmin się od razu pomyślałem o Wiedźminie. Nie, no masakra, zobaczcie, ile tu macie rzeczy do zrobienia, pająki jakieś, pańczyny, masakra, co się dzieje? Ja od razu mówię, ja w tym kreatorze posiedzę dość sporo, nie? Więc bądźcie, jeżeli nie chcecie patrzeć na kreatora, to przyjdźcie za pół godzinki. Tak to mówię. Brwi, patrzcie, można wyciąć w ogóle brwi w cholerę. No nie, dajmy takie, będzie śmiesznie, kolor brwi. Nie, też ciemne. Też ciemne. Nos. Oj nie. Oj nie. O, to chyba taki mój baśnie, długaśnie. Może nie żydowski, ale... Niech będzie. Usta. A, gdzieś uleciałem, uciekłem. Usta jest. No, niech sobie będą takie szczęka. Ile jest rodzajów? 21. Jeszcze się troszkę myli mi uszy. Dobra, nie, no już uszy to już bez przesady. Broda, o, broda. Ła. Okej. Dobre. No nie. 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 Chyba zostawimy taki lekki zarościk. Chyba tak zrobimy. Chociaż taki trzydniowy też jest dobry. Będzie trzydniowy. Ty brody. Patrz, nawet ty brody można. Masakra, co tu jest? Pierwszy raz widzę, żeby typy brody były. Dokładnie, tego mi kiedyś brakowało też, że tutaj troszeczkę niedociągnięte było. Siemka. Już jakoś jestem, pozdrawiam z historii.
Pozdrów panie od historii pana, czy kogokolwiek. Kolor brody. No nie, to też chcemy czarny, niebieski. Czarny. A, ja wziąłem ty brody i na dole nie ma brody, patrzcie. Nie zauważyłem. O, cały, dobra. O, tak nie będzie. Wszczepy, chcemy jakieś wszczepy? Wyłącz. A, to są te wszczepy. No to całkiem fajnie wygląda. Może na żywo sobie taki zrobić? Dobra, na razie nie. Na razie nie bierzemy blizny. Nie chcę blizn. Tatuaże. New USA, Born to Kill. A to musiałbym nie mieć brody ani czego. Mi broda starczy, ja nie potrzebuję tatuaży. Piercing, też nie chcę piercingów. Jak już będziemy znany... wow! Jakąś sławą, jeżeli tu się da takie coś, bo chyba z tego co wziąłem to tak, to... Złote... Kolor... czy wy to widzicie? Nie, no zwykłe weźmiemy, zwykłe. Makijaż oczy, nie chcę żadnego makijażu. Makijaż usta, nie. Makijaż policzki, makijaż paznokcie, krótkie. Nie, pierdziele. Naprawdę? Przygięcie. Sutki. Sutki? Wyłącz. Ha! Tatuaż, ciało, blizny, ciało, genitalia. Penis. Rozmiar penisa. Duży. Mały. Średni. Domyślnie. Dobra, nie będzie domyślnie. Masakra. Penis. Penis 2. Wagina. Nie gadaj! Mogę goście zrobić. Ale temat. I jaka zwała. Penis 2, penis 1. Weźmiemy. Niech będzie ten i rozmiar. Domyślny w sumie. Włosy łonowe. Wyłącz. Nie no, to nie lata 80. Panie, że. Paseczek pasowałby do tej, no. Nie będę dużo mówił. Dobra, mamy pana. Idziemy dalej. X. I teraz to... punkty. Każdemu drobę porządkowana jest grupa umiejętności. Zarówno atrybuty, jak i umiejętności zapewniają bonusy do różnych stylów gry. Poziom każdej umiejętności wzrasta w trakcie wykonywanej czynności z nią związanej. Maksymalny poziom umiejętności ogranicza poziom przypisanego do niej atrybutu. Okej. Widzę, fajnie się zapowiada, w nosie kluczyka sobie zrobię. Nie chcę żadnego kluczyka w nosie. Czekajcie, bo tu wszyscy piszą nagle. 10 osób, 11. Witam wszystkich. Jak ci syn wejdzie do pokoju, to będzie przypomniał. Nie, specjalnie wziąłem wolny na dzisiaj i jutro. Dzisiaj stream do 16, przerwa będzie pewnie koło 12, 13, jakiś obiadek, coś. A później do 16, dalej. Jutro tak samo, więc będziemy tłuc. A w przyszłym tygodniu pewnie będzie podobnie, jeżeli nawet wcześniej. Siema Sepson, pozdrawiam wszystkich. W przyszłym tygodniu pewnie będzie podobnie, tylko że jeżeli się uda przejść, to będzie Nomad. I w polskiej wersji językowej, bo dzisiaj gramy... po angielsku, polskie napisy, jak widzicie, i chodzi mi o to, żeby usłyszeć głos Keanu Reevesa, no bo Keanu Reeves to jest, wiecie, ja uwielbiam tego aktora. Dobra, budowa ciała. Dajmy mu, dodaj 5 punktów zdrowia co każdy poziom. Zwiększa obrażenie zadawane bronią białą. Zwiększa czas trwania przechwycenia przeciwnika. Umożliwia wyłamywanie drzwi. Ale my nie chcemy, ja nie chcę siły. Inteligencja. Zwiększa pamięć cyberdeku. Każdy poziom zwiększa obrażenia od haków. Zwiększa czas trwania haków. Refleks. Zwiększa zwinność. Zazwyczaj inteligencja też dawała w grach typu właśnie tego typu RPG inteligencji, a dodawała również do szybkości zdobywania punktów doświadczenia. W szczególności na przykład w Falloutie i w tego typu RPGach.
Czwórka, to mi się wydaje. Ile jest na maksa? Na maksa widzę jest 6, okej. Okay. Czyli 3 to jest średnia. Niech będzie 4. Niech będzie 4. Zobaczymy. Refleks. Widziałem w trailerach, że jest temat taki, że jak jest duży refleks, będzie grocka z Cyberpunku. Możliwe, że jak jest duży refleks, to można włączyć coś a la bullet time. A ja uwielbiam te tematy. Rzucić granat i popatrzeć, jak zwolnione tempo rozrywa gości, to jest to, co uwielbiam. Zwiększa zwinność, pasywne uniki o jeden na każdy poziom, zwiększa szanse na trafienie krytyczne. O, właśnie, zwiększa całkowitą szybkość poruszania się, zwiększa obrażenie zadawane ostrzami, modliszkami. Zdolności techniczne, zwiększa pancerz o 5 za każdy poziom, możliwia otwieranie zamków, jeżeli korzystanie z broni typu tech. Chcemy techniczną broń używać. Jeszcze mam 4 punkty. Opanowanie. I tu jest to, co też jest w inteligencji, ale to jest też speech, czyli rozmowa, ponoć dialogi. Zwiększa obrażenia krytyczne o 2 na każdy poziom, ale mogę się mylić. Zwiększa odporność o 1 za każdy poziom. Zwiększa obrażenie zadane w czasie skradania. Zmniejsza szansę na bycie zauważonym przez przeciwniku. Zwiększa obrażenie z 2 na... To jest to cool. Aha, coolness, okej. Okay. Nie no, to dajemy jeszcze tu. Jeszcze 2 punkty mamy. No ta budowa ciała dobrze było dodać, nie? I refleks. Czy refleks może być na fulla? Nie no, na hardzie to musi mieć też troszkę... Zwiększa pancerz o 5 za każdy poziom. Dobra, pójdziemy w refleks tym razem. Zobaczymy. Każdemu po jeden i pójdziemy w refleks. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne, zwiększa całkowitą szybkość poruszania się, zwiększa zwinność, pasywne uniki, każdy... poziom maksymalny. Zwiększa obrażenie od haków. Dobra, lecimy to. Lecimy dalej. Korporacja, budowa ciała. Patrz, ale temat, panowanie. Oj, trochę pociekło. I koniec gry. Przeszedłeś, wygrałeś. Siemano, witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie. Krytyk jeszcze żyje. Trzeba się zmienić na A. Yeah. Maybe I should have gotten a safe one, like you did. Hey, at least I always know who's shooting at me. Sometimes even why. Anyway, what's going on? Is there a problem? We had a leak. My boss called. Dragged me in because we had to intervene. Everyone in Night City HQ is on edge. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. Jackie, if you work in Arasaka counter intel, you're always fucked. Nie martw się. Don't worry about me. I'll manage on my own. Dzięki samouszkom zapoznasz się z podstawowymi mechanikami gry. Okej, okay. Jeśli jesteś już doświadczonym endrunnerem, możesz wyłączyć podpowiedzi. W czasie rozgrywki dostęp do samouczków masz w bazie danych, podobnie jak do wpisów na temat najważniejszych zagadnień w Cyberpunk 2077. Ok. Kontynuuj. A, o właśnie. Dobra, teraz się poruszamy. Ja sobie zrobiłem już wcześniej w menu właśnie szybkie obracanie się, ale wiecie co, chyba troszeczkę przesadziłem. Góra, dół, przód, tył.
Nie no, troszeczkę przesadziłem. Poczekajcie, muszę sekundkę tylko zmniejszyć to, bo to jest... to chyba nie tu, tu? Tak. Ustawienia, zmienię sobie tylko wideo interface. Interface. Tutaj. Czułość. Damy na 30. Powinno być ok. 30. Zamknij, dobra. Dobra, lepiej. Lepiej. Wow. Zawsze masz przejebane. Tak to jest w korporacjach. A tu kwiatki się odbijają. No, efekt mega, nie? O, jakieś dupki fajne. Dzień dobry. Okej. Modlę się, chłopaki, nie będziemy przeszkadzać. Możemy usiąść? Nie. Hop. Jakiś przeciek. Okej. Dobry. Wow. Hej. Hej! Jak od razu? Jeszcze się nie znamy. Ale możemy się poznać. Oh yeah. Co w moim stylu? Pamiętajcie, to jest tylko dla dorosłych. O, Warszawa. Yeah, Warszawa. Zurich, Warsaw. Yep. It's disintegrating. Everyone's reacting to this leak. Market's down. Arms transferred. To co oni mówią? To jest nad nimi napisane też. To jest bardzo fajny temat. Dobry, Arasaka. Arasaka. Sakura. Dobry. O, to pani. Ej, oj, troszkę nóżki znikają. Ale spokojnie, to on się naprawi. Dobry. Okej, okej, spokojnie, kolego. Tu idziemy? Tu mieliśmy iść, nie? Odbierz. God held up, but I'll be right there. Fucking Frankfurt. That Abernathy bitch will probably dump it in our laps. Ugh, hanging up. I'll be in my office. Okay. You hurry up. Zaraz, on walczył. Czy jest 2077 i ten gość, Arasaka, walczy w II wojnie światowej? What? Ten gość, co Arasaka, tak? Saburo Arasaka, Giants. Chcecie powiedzieć, że on jest A tragic accident during routine security system maintenance would be my bet. Okej. Czyli się coś grubo. O, przeszło przeze mnie. Dobrze, że jestem duchem. Niewidzialny. Tutaj coś jest. W sumie tu, gdzie macie moje zdjęcie, jest tylko mapka. Tam za dużo nie widać, więc jest okej. To jest jedyne, co wam zasłaniam, więc sorki. O, dziękuję bardzo. Mr. Jenkins asked for you. O, zajebista klawiatura. Ale temat. Hey V. It's been ages. It's me, Frank.
Nie. A, chuj, pamiętam. Co słychać? Opcjonalne, a, okej. You know how it is. A week ago I was still in Cape Town. I heard your encounter intel. Must have a shit show on your hands right now after Frankfurt. Jenkins is your lead, right? Is he what everyone says he is? And you, who do you work under? Abernathy. She's really good. A więc wiem, gdzie pójść, do Abernathy. Witam wszystkich, którzy oglądają. Pozdrawiam. You know how it is. Things happen. Yeah, they do indeed. Pozdrawiam Łukaszka. Łabej, pozdrawiam na żywo. Co mówimy o Jenkinsie? Słuchamy. Ja zawsze gram w tego. Od razu mówię, gram w... That he's effective, like any psychopath. Apparently, he's gone a little crazier lately. Hey, he's in a tough spot. The director was supposed to greenlight his promotion when the Japanese arrived. Okej. Okay. Jak grałem w Wiedźmina, to wszystkie wszystkie właśnie rozmowy słuchałem, więc konserwację, co gadam. Wszystkie słuchałem rozmowy i... Operation Cargo. You know about it? Arming local conflicts in Africa. I didn't know that was you. It was me. We dumped crates full of rifles into the ocean. They had to be pulled out using borrowed fishing boats. Same old circus, but hey. Ok, grubo. To jak w tym pan życie i śmierci podobne tematy robił, nie? Sure. O, fajny kolega. Zawsze masz przejebane. Okej. Okay. A jak zrobić opcję wytwarzania postać dziennik? Jest dziennik. Ryzyko średnie, zawsze przejebane. Czasami zastanawiam się, jak to jest pracować dla Arasaki. Wiesz, mamo, mano, to chyba jest jakaś gra rosyjską ruletką, a milion eurodolców. Wkładasz nabój, kręcisz, naciskasz, jak zaklika, pusta komora, jesteśmy bogaci. Jak nie zaklika, to będzie zajebiście dużo sprzątania. No tak, co tu dużo mówić, wytwarzanie, plecak. Okej, okay, dobra, no spokojnie. Emergency protocols active. System security confirmed. Not minimal. They'll make sure that stops. Besides, the bigger issue is taking control of the boat. Steps are one thing. But we can't afford to leave. Okay, idziemy dalej. Dzięki. Masz jakiś problem? Cioto? No dawaj. Też? Jenkins boy. Chłopcze. Słyszę was. No. Co za chamstwo. Okej. Okay. Have a seat, V. Be right with you. We have to handle this voting issue before we lose our bases in the sea of clouds. They're about to begin. What's the situation? Yeah, just as we thought. You know what to do. Start now. Chyba im się usmażyły głowy. Director Abernathy. I watched the vote. What the hell was that? A deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. As we agreed, I got rid of the problem. I told you to resolve the problem, not massacre the European Space Council. Do you understand what the cover-up will cost? We would have lost the license. Now we gained a week. That's a win. Path of least resistance always. No nuance has you written all over it. We're not done talking about this.
I hate that bitch. I always have. This isn't the first time Abernathy set you up. No, not the first. Smeared me in front of Japanese execs, so she'd be the one promoted to director of Spec Ops. Cunt. Now she's holding a gun to my head to make sure I don't try anything. But she won't pull the trigger because she needs me. I do what she doesn't have the guts to do. Divide and conquer. Effective strategy. Effective. What would you do in my position? Nie no. Niewiele możesz zrobić. No to musisz się bronić, no. You have to defend yourself. Remind Abernathy you're not her doormat. You're right. Smack her once. Okay. She'll respect you. Jak gang wygrać? Jaki gang? Nie wiem, ja wziąłem korpo właśnie, to nie jest gang, tylko... A gang tam co później masz, to nie wiem. Co to jest? Spali mi głowę! I koniec gry! What I've collected over the past weeks. Biometrics, trauma team card, names of her closest associates, driver, chief of security, lover, lover's husband, everything. Use it and make sure Abernathy won't be a problem anymore. You said it. I need to defend myself. If anyone finds out we even talked about this, I'll go down with you. That's true. But everyone knows you only made it to where you are thanks to me. So it's not like they could ever believe you played no part. W sumie już mam przejebane, bo spaliłem im głowy. Co za dziad? Co za dziad? To i tak pójdę na dno. Oczywiście, że tak. Don't ask stupid questions. This isn't a request, V. We seem to understand each other. Take this. Credit chip transactions are traceable. Paper disappears as soon as you spend it. What can I say? Use this pieniążki. To find the right people for the job. No corporate. Szkoda, że w serialach mi tak takie gotóweczki nie dają. Co zrobić? W ukrytej prawdzie tyle nie płacę. In that case, I'll await your report. And good luck with it. I have my AV waiting outside. It's yours to use. And don't disappoint me. Jenkins, Night City Counterintel. Tu o czym się świecą? On rozmawia przez telefon. Chyba. Ale temat. Yes. Yes, the Sea of Clouds. Black Clinics, operating outside earthly jurisdiction. Of course, unofficially. No, not yet. We're just exploring options for now. On the authority of Director Abernathy, yes. Mega temat. Wyobraźcie sobie, że to jest pewnie kwestia... Rybka. Zaraz. Czekaj. A, już koniec. Słyszycie? Aha. No, to cwaniaki. Dobra, idziemy stąd. Idziemy sobie. Cześć wszystkim, pozdrawiam serdecznie. Gdzie mam pokazane, ile mam pieniążków? Spóźniłeś się! Dwo jedne. They were supposed to be ready yesterday. I know, but I have them now. Send them to my inbox, and you and I will have a word about this later.
Dobrze powiedziane. Viper pit. Couldn't have said it better. You in some trouble? Not yet. Zgadnijcie, kto to będzie. I just need a soul I can trust. That kind of sounded like a yes. Meet me at Lizzie's. Porozmawiaj. Co za szmata! W ogóle, jaka mowa, nie? Szukamy. Tu na pewno coś będzie. Więcej pieniążków. O, tu się biega. Ale szybko biegam. O, dzień dobry. You again? Oh, sorry. Never mind. O, tu mogę wejść? O, a. A chcesz ze mną pogadać? Oh yeah! No, I didn't say anything of the sort. That's me. Right. No comment. Z przodu plecy, z tyłu plecy. Pan Bóg stworzył ją dla hecy! Co dużo mieć? To ten sam gość, nie? Dobra, idziemy w takim razie, gdzie mieliśmy się tutaj. Tak? Tak. Okej. Okay. La. Did you see the report on the vote? I mean, shit. The world's going to tear us apart when the word gets around. The world's never going to find out. And the few who do know the truth, they won't know it for long. W sumie, tak jak Kennedy i reszta skończą. Chcę to dużo mówić. Access granted. Uuu! Samochodzik. Dobry. Hi there. Zawiesz mi gdzieś. Co to jest? Pieczka antystresowa. Nie chcę. Czemu na czerwono się pali? Terminalu. Przeczytaj raport o swoim terminalu. Wsiądź do... A gdzie jest raport o swoim terminalu? Jak go mogę znaleźć? Dziennik? Ja chcę przeczytać raport. On mi dał, nie? Wiadomości. To chyba nie tu. Baza danych. Oh shit, jest czytania. A okej. Okay. Ekwipunek. Ale jestem seksowny. Yeah! Nowy ciuszek? Nie, no to samo. A tu nowy. Aha, że to jest... Dobra, nieważne. Ekwipunek, w plecak, w czepy, wytwarzanie. Przewin czas, okej. Okay. Czyli tak jak reputacja 1 średnio, korp. A jak mam przeczytać raport na swoim terminalu? Ja chcę przeczytać raport o swoim terminalu. Gdzie chcę przeczytać raport o swoim terminalu? Kurwa, gdzie jest mój terminal? Idziemy szukać swojego terminala. Gdzieś musi być. Może tam, gdzie ten szyf? Zamknij ryj! Nie, już nie mogę wejść. Gdzieś na pewno jest miejsce, gdzie ja pracuję. O, chyba... O! Otwórz! Oh yeah! Chodzi o Frankfurt? Is it Frankfurt again? No, different issue. Local. Tell me, quick version. Our agent at Biotechnica suspects they might be onto him. They recently granted him red security clearance. That's top. He's been fishing for dirt, but it's been slow. Your point. They're clean. Like, we run orphanages clean. Bleached server clean.
We suspect they flagged him and are feeding him phony data. Should we greenlight exfil or let him get lucky? Projected risks? Limited threat to life, not Biotechnica style. Blackmail's possible, leveraged against false accusations in the media. The guy has kids, he'd crack. Niech szuka dalej. Keep him there digging. We invested way too much getting him that deep to back out now. You sure? Właśnie, kurwa. Bierz się czarnochu do roboty. Oh, of course not. Coraz ciężej, dobrych pracowników, nie? Usiądź. Nie! Jeszcze nie. Hop. Hop. Tam są przejść, nie mogę, dobra. To sobie usiądę. Ale mam zajebiste miejsce pracy. O, kotek. Otwórz szufladę. Siri! Siri! Z Wiedźmina! Siri z Wiedźmina, widzicie to? Ej! Siri! Siri! Siri z Wiedźmina, ale temat! Siri, znalazłem Siri! Ile cyber kosztuje? Stary, bierz! Podnieś kartę. Trauma team. Czemu ją użył? Użył boostera co to jest? Nie! Jeszcze chcę zobaczyć Siri. Fuck! Mogłem zrobić... A, nagram. Nagraj ostatnie wydarzenie. Jest, dobra. Użyj. Ale temat. Ale easter egg, co? Easter egg, widzieliście? Pliki. Wiadomości. Wakacje z gwiazdami. Byłeś już w Tajlandii, Maroku na lasce, zwiedziałeś pół Europy, szukasz nowych wrażeń, widzisz prawdziwe gwiazdy, chcesz tu przeżyć? Tak, teraz Crystal Palace daje wyjątkową okazję. Dobra, mam to w dupie. Dwoje wyniki z poprzedni tydzień. Twoje wyniki niestety nie poprawiają się. Okej. Okay. Trener rozpracowanie planu regeneracyjnego. Okej. Dobra. Bez zachowania właściwych procedur. Zagrożeniem było życie agentów, a przede wszystkim dobre imię korporacji Arasaka. Powodzenie operacji zawdzięcza się tylko i wyłącznie faktowi, że Petrochem popełnił jeszcze większe błędy od naszych. Wszyscy zaangażowani w fazę planowania zostaną podani audytowi przez wewnętrzny. Śmierć łącznika w Pradze. Przyczyny. Otrucie. Uznajmy, że za wynikające bezpośrednio z błędów planowania. Należy ponownie prześledzić wszelkie etapy przygotowania akcji od rekonesansu po wdrożenie. Celem jest wypunktowanie i analiza wszelkich nieprawidłowości. Spoko, damy radę. Ogłaszam otwarcie nowej przestrzeni w głównym budynku Night City Afrykarium. To akurat mam w dupie. Pliki. Podsumowanie raportu, dawaj. I to pewnie będzie coś ważnego. Po zebraniu danych z raportów składanych przez kontakty w Utah, Nevadzie, Arizonie oraz Montanie nie stwierdzamy nadprogramowej aktywności sił New USA wymierzonych przeciwko operacjom Arasaki w regionie Federacji. Podobno wniosków nie można jednoznacznie wysnuć na temat potencjalnego zagrożenia ze strony Militechu. Chociaż korporacja jest ściśle związana z USA, z New USA, ich procedury są znacznie bardziej szczelne i musimy opierać się na niepewnych poszlakach zdobywanych przez agentów. Konkluzja. Potrzebne dalsze rozpoznanie. Obecne dane są poszlakowe i nie pozwalają na pełne wnioski. To zajebiste informacje. Sieć. Arasaka. Red Tube. Militech. Usługi. Kariera. Idziemy tam. Czajcie? To jest... A Militech to jest ich ten... Wstań. Komputer, wstań, dobra. Przeczytałem raport na swoim terminalu. Użyj. Czego mi tego nie zaznaczyło, że przy... Wybierz. Przejmij wyborem danego elementu. Ok. Wstań. Ej! Przeczytałem raport. Dzień dobry panu. Hey,
Ale Bogdo, dogonio siko sztendajo. Kości do gry. Nie. Co to jest? Nie. Też nie. Dobra, idziemy sobie. Dobra, idziemy polatać. Przeczytałem raport, nie zaznaczyło mi. No, to chyba jakiś bug. Chyba, że po prostu... Ale szybciutki jestem. Yo, yeah! Sołtys, mogę o coś spytać? Elo, cześć Sołtys. Pewnie, że pytaj. Oh yeah, lecimy. Pytaj śmiało. Podaj sytuację w mieście. Bring up district analytics. Increased NCPD presence and activity has been reported in Haywood. No official statement has been forthcoming. Intercepted radio communications suggest MaxTac has been sent to the area. A widespread power failure has been reported in Santo Domingo. All other districts exhibit activity within expected parameters. Destination Lizzie's Bar. Noted. Pytaj, suchy sołtys. Weź drinka. Ale tam. A conference of the European Space Council screeched to a grisly halt following a failure in a neural stabilization system. Five European Space Council members are dead, while three remain in critical condition. Authorities are still looking into what caused this shocking incident. The council members were all wearing Biotechnica provided devices. The corporation's representatives have as yet refused to comment. Reporter is on the scene. We'll have updates on developments as they come to light. Stay with M54 News for the latest. Wow, jakie to jest wielkie! We weren't scheduled to connect till the end of the week. Quantified Satori received notification of a somewhat troubling biometric reading. I felt I should call. Is everything in order? I'm dealing with a temporary nuisance. Nothing you should worry about. Just think back to our last session. The neuromotor relaxation exercises three times a day. They'll soothe and lift your spirit. I know this. Sure, okay. How about no? O, zbliżenie. Ale to mega wygląda. Haha, eksplozja smaków. Find a spot close to the bar, as close as you can. Fuck procedures. Initiating landing sequence based on new parameters. Fuck's your problem, Psycho Sue. This looked like a landing pad to you. Could have fucking crushed us. Okay, no, hey, we ain't looking for no beef with you. Guns by Arasaka. Leave me alone. Ooh, no
naprawdę fajnie to wygląda, nie? What? You want a new friend? Nie. We got a problem? Trouble once in. Dobry. Keep an eye on the AV for me, will you? I don't get paid to do that. I wasn't asking. And not a scratch on it when I get back. Jakim? Welcome to Lizzie's. Ale ze mnie fiut. Znaczy z tego ludzika w formie, nie? Jestem sympatycznym gościem. Hello, hello. Kogo my tu mamy? Buongiorno. Hey, what the fuck? Yeah, got something to say? Ain't nothing for no free. Tak. Dioda z kolcami. Zaraz. Kostka do gitary? Okej. Okay. Czemu mi się wydaje, że ta kostka do gitary przyda się temu? Jack Silverhand. Tędy miałem iść? Nie, tu. Ale tam też coś jest. Dobra, idziemy tędy. A to samo chyba wejście. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że po prostu stare Xboxy nie ma szans, żeby to pociągnęły. Po prostu to będzie musiało tak gównianie wyglądać. O, DJ! Potem jest to przy rozpręczeniu punktów zdrowia oraz 3 punkty zdrowia na 3 sekundy. Strzyk. Nie zabiją mnie chyba za to. Dobra, idziemy z Jackiem pogadać. Chyba gdzieś na dół. No to samo zejście by było chyba. Sorry! Jak ja mam zejść? A, okej. Okay. O, jestem ślepy. Sautys, jak chcesz coś pytać, to wal śmiało. Ten gang żołnierzy? Bo tak. It's good to see you too, Jack. How you been? I got sparks flying between the Valentino boys and Maelstrom. Eddie's there for the taking. As long as you don't get flatlined. Yeah, I know how it is. Can't complain, but we ain't here to shoot the shit about me. Let me hear about this problem of yours.
Jackie, before I start, okay. This stays between us. Por supuesto. I'm serious. This thing, it could ruin me. So could I. You do realize who you're talking to, right? A guy who's done this before. Remember what happened in Mexico, at the border? I peep one word. I know, you saved my ass. If word about the cartels had gotten out. But it didn't. And this won't either. Proszę bardzo. Data shard. Take it. Mm-hmm. Mm-hmm. What do you think? Won't come cheap. It'll have to be done on the sly. No trail. Hard eddies only. Got the money. Full crew job for sure. Techie, maybe two. A runner with a gold-plated brain. And a driver with wheels from hell. Not to mention, a solo. Huh. Piece I'm missing. That what you need from me? My trigger finger to zero this lady? Delicate situation, I know. That's why I need somebody I can trust. This ain't no delicate situation, hermano. It's a hit job. Plain and simple. You know how Arasaka operates. Or, okay, maybe you don't. This isn't a professional request I can refuse. But I can. And I am. And you should too. Now, what do you say we liquor up and talk life? Gracias, mamita. Double tequila with grenadine and lime. Nothing better for drowning nerves. Pewnie, że tak. To this. Was that a toast? What the hell does that even mean? You raise a glass to your mama, your hermana. To the mamacita you'll meet at the bar. But this doesn't say a damn thing. To this. This job and all the rest of that corpo bullshit. Do dupy, nie? You know what it is? Un pacto con el diablo. To co znaczy? Been saying it all along. Soldiers sold to those Arasaka fuckers. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, they'll get somebody else to zero you. I think I have a choice. If I refuse, they take everything. And leave me nothing. Yeah, well, let them. They'll also take the fist they got gripping your balls. I don't know about you, but I'm pretty picky about who I let touch my balls. And Saburo and his matones, oh, they definitely do not make the cut. Maybe someday. But for now, I'm still well within their reach. You'll always be within reach. Always Hey, you lost? Got a problem? V, is that right? You're from Arasaka HQ. Is there a problem? Are you here about Frankfurt? We're here for you. Jenkins assigned you a task today. You'll share all the details with us. No, don't believe I will. That's between me and Jenkins. Ugh, fuck! How you feeling? Pretty sharp dive, huh? Your access to company networks is hereby revoked. In 2 minutes, any company cybernetics in your possession will cease functioning. Give us the data you received from Jenkins. This will conclude termination procedures. How the hell did you find out? That is not your concern. The data, now. Kurwa, nie lubię być szantażowany. Ale mam wybór? Nie mam w sumie. Information's on the shard. Smart choice. We done. With the formalities? Yes. But I think Abernathy would gladly up our fee for ridding her of a piece of rot like you. Stand up. You're coming with us. Come on, move it. Vaya, Spedden. I think you fellows might have forgotten just how far from home you are. Not sure this body was your style, let alone a healthy option. Queda claro. Está
start shooting, maybe we join in, huh? Before you know it, somebody might die today. We have what we came for. It'll do for now. Jaki koks tam jest! Masakra! Oj. Like shit. My throat's like sandpaper. I'm not sure I can breathe. It's like when my little primito was ditching drugs. Nasty chills, trembling hands, cold sweat and dry heaving. Yeah, sounds about right. Hey, should I get you to a ripper? Or... guess maybe trauma team's on its way. TT policy's gone, Jack. So are my biochem controls. Ooh. Company pad. I mean, they've seized my bank account. Not frozen, seized. Jesus, these fuckers move fast. You sure you feel okay, though? I mean, give me a minute. Get my shit together. That'd be that, Jack. No i dziękuję, Arasaka. Tak się zwalnia ludzi z pracy. I'd say you got it back. You couldn't say no to him. So they said it to you. Nie wiem czemu, ale nigdy nie robimy jakoś Arasaki. Nie to, że to Japońcy, ale... Still got that wad for the hit job, don't you? Probably some fat ass chunk of cha-ching. Just right for a new start. That's right, fool. Buckle up. Hey. Oi. You hearing all right? You look so hot. V! Hey, hermano. Your new life? It starts now. Okay. I załóżmy, że to było intro. Okej, okay, takim sposobem dostaliśmy chatę chyba. Chick we're looking for somewhere in this building. Probably crawling with the pinnacles. Pół roku później, okej. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. In case you need to brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Nie chcę zatwierdzić. Militech? Jack, we're talking classified military grade shit here. How'd you get it? Debug. And our girl made a couple adjustments. Why? Think she knows better? Nah. Said it didn't suit her style. Kurwa, grafa jest po prostu mega. Samouczek. Pewnie rozgrzewka nie zaszkodzi. Oczywiście. Czemu nie? Sure.
Why the hell not? Lecimy z samouczkiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Let's begin with basic combat training. This session will be recorded for subsequent evaluation. Ty, to jest Matrix! Takie coś było w Matrixie, jak oni weszli. Ale temat. This course is designed to reinforce your fundamental combat abilities and hone your reflexes. The skills you gain here will help you survive. Okay. Fajnie zrobione. I will train you to be effective with firearms to use stealth tactics to evade. Czekajcie chwilkę, tylko jeśli nie możesz teraz tego zrobić. Zamknę okno. Dobra, chwilkę. Włączę ogrzewanie troszeczkę i lecimy dalej. Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drilling jarheads in their blood. Now, station one, you maggot. Move. Hope you're ready to bust ass through this fascist playground. Let's blast through a tactical target practice program. You know, a little warm-up. Wale czułość. Not bad, but it's more realistic if the target's packing iron. Quit standing around and take cover. Przykusnąć się zasłoną. Okay. Czekaj, co? Przeładowanie szybkie, tak wręcz. Aha, okej. Okay. Do góry. Okej. Pistolecik Y-kiem się zmienia. Można wychylić broń i strzelać. Nie jest łatwo, podoba mi się. Jest energia, a na górze, dobra. Gdzie to? Okej. Okay. Oh yeah, podoba mi się. Okej, okay, z tym mogę mieć problem, dobra. What the... Hey, baby.
Dobre. Ale będę ich napierdalać. Strzelać do nich mocno dużo będę. Okej, idziemy hakować. LB, aby aktywować skaner. LB, okej, pyk. Co teraz? Włącz skaner. Przytrzymaj, aby aktywować swój skaner. Arasaka. Zagrożenie podświetlone na czerwono. Urządzenia, które można zhakować, są zaznaczone na zielono. Obiekty interaktywne są podświetlone na niebiesko. A można zhakować, są na zielono. Kamera przemysłowa. Hakowanie, RB. Kamera przemysłowa. Przeskanuj dwa obiekty. Ok, przeskanowałem. This training module will teach you how to apply technological tools to combat situ. Work a little hack magic on the screen to distract the guard. Ok, obraz. Przeskanowałeś ujawnienia interfejsu. Gdy cyberdeck jest zamontowany, skaner zapewnia dodatkowy interfejs z możliwością wyboru hakerów oraz ich celów. Użyj haka. Odwróć uwagę przeciwnika, aby odwrócić uwagę strażnika. Lista haków, których możesz użyć na celu, możesz się poruszać ciskając górę dół. Ok. Odwróć uwagę przeciwnika. Ujawnienie interfejsu. Ok. Koszty pamięci 2. Odwróć uwagę przeciwników. Weźmy ujawnienie interfejsu. Ok. I co teraz? Dane RB. Ekran. Wykonaj. Zablokowane. Łamanie w toku. Aha. Okej. Okej. Okej, dobra, chyba czaję, okej. Okay. Idziemy. Dobra, idziemy teraz tak. Tu wybieramy, co chcemy zhakować. Albo ekran. I teraz tak, hakowanie. I wykonaj. I on hakuje. Łamanie w toku. Czas trwania. A, ponieważ mam gównianą inteligencję, to tak wolno idzie. 17 sekund. Mniej więcej. Użyj telewizora, by odwrócić wagę przeciwnika. Okej, okay, dobra, jeszcze raz. A little hack magic on the screen to distract the guard. Przytrzymać muszę. Dobra, trzymam. Gotowy. A, odwróć uwagę przeciwnika. I teraz jak jest gotowy, zablokowany, ujawnienie interfejsów. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I teraz RB. Awaria, pyk. What? Corpo trash. Style over substance. Aha, i wyjść wystarczy. Wcisnąć i wyjść. I on odwróci, podkręci się do strażnika. Good. Now take him out quietly. Okay. All right, all yours. Ale ze mnie. Almost. Again, from the top. Dobra, dobra, już wiem przynajmniej. Pyk. Work a little hack magic on the screen to distract the guard. Pyk. Dobra.
Okej, okay, ale właśnie o to chodzi, bo później... żeby się nauczyć takich tematów. Idziemy i zobaczymy, jak go ściągnąć. X, dobra. Zabij, obezwładnie. Y, nie chcemy zabijać. Okej, okay, dusimy gościa. Pięknie! Y, podnieś ciało. Oh, yeah, uwielbiam takie tematy! What? Martwego albo nieprzytomnego przeciwnika możesz schować w niektórych obiektach. Po prostu do lodówki w ogóle. Unikniesz wykrycia bez wrogów. Okej. Okay. Nara. Okay. Now try to take him down in one slip. Jak? I to jest X. Fyć. A, Y, obezwładnij i od razu do gazu. Albo do lodówki. Okej. Okay. Podoba mi się. Pewnie, że tak. Dobre. Uhohoho! Słuchaj, bardziej wymyślne haki, możesz wykorzystać otoczenie postaci niezależne, żeby uzyskać przewagę. Okej. Okay. Android Tarasaka, Android Tarasaka. Naruszenie protokołu. What the fuck? Aby załadować demona lodołamacz, musisz poprawnie odtworzyć jego sekwencję, przenosząc znaki z matrycy kodu. Wybrane znaki będą widoczne w buforze. Aha, to są 55, 5D i 55, 5D. A, BD. Dobra, okej. Okay. Spróbujmy. 55. Dobra, wybierz kod. 55. 55. 55. BD. 55. A jakbym dał wynik? Now, detonate the grenade. A to wykonaj. Ha, dobre. See, just needed to shut your brain down and follow orders in true Militech fashion. Under my wise command. Dobre, podoba mi się, będzie się działo. Podstawy walki, hakowanie, skradanie się. Już byliśmy w skradaniu. Udało się zakończyć obowiązkową część samouczka, aby opuścić symulację, wejść na interakcję ze drzwiami. Wejdź w interakcję z drzwiami. Możesz też wziąć udział w szkoleniach opcjonalnych, dzięki którym masz poznać dodatkowe... Pewnie, chcemy dodatkowe... Jeszcze się czegoś nauczyć, bo to się przyda na później oczywiście, więc lecimy. Dziękuję za wpłacenie. Dzięki bardzo. To już chyba było. Ale... Jeszcze chyba za szybki mam ruch. Tak. Za szybko mam. Ustawienia. Zewnętrzna martwa. Sterowanie. No, 15 starczy w zupełności. Tu może być podobnie. Pyk. I pyk. Crank it up a notch. Dobra, od razu lepiej.
Dobra, tych sobie jeszcze postrzelamy. Bez osłon, okej, okay, no, to wiemy. Bla! I do góry, okej, okay, to się nam przyda, bo będziemy... Dobra, a możemy wyjść? Nie musimy, dobra, bo już to mieliśmy. Zakończ szkolenie. Pyk, dobra. I lecimy na prawdziwy żywioł. Dziękuję za wpłatę. Ale to wszystko mi... A, to jest tu ukończone, to jest tu ukończone, a to nie jest tu ukończone. Okej, okay, rozpocznij szkolenie tego, widzę, to jest gwiazdka. Okej, okay, okej. Okay. Podchodzimy, dobra, zobaczymy. Android. Android. Arasaka i Android. Coś tu jest ciekawego jeszcze? Nie. Aby oznaczyć sobie za pomocą wszczepu optycznego, wyceluj w niego i wciśnij RS. Przyjaciele, którzy nie są świadomi twojej obecności, wykonują swoje zwykłe czynności. Obserwuj ich, by poznać wzorzec ich zachowanie. Wykorzystaj zdobytą wiedzę, by przekraść się między nimi. Okej. Okay. Ale temat, i będę ich widział. Strefa zagrożenia. Tam mam wejść. O, shit. Kiedy wchodzisz w zasięg wzroku przeciwnika, jego wskaźnik zalarmowań wypełnia się. Zajać osłonę, żeby uniknąć ukrycia. Okej. Okay. Find cover, quick. Nice, nice. Now move slowly towards the exit. Stay out of sight. Jak ja mam to zrobić? Aha, muszę przejść tak, żeby mi tamten zboczeniec nie widział. Stealthy now, V. You ever relive a ninja BD? Tamten sobie pójdzie na bok. Ojej! Dobra, i nie widzi mnie. Dobra, mam tyle czasu. Jest, udało się, zdążyłem. Ale wiem, że przynajmniej to nie byłby taki najlepszy pomysł. System bezpieczeństwa, takie jak kamery, wieżyczki mogą cię wykryć. Uważaj na urządzenia zabezpieczające ich. Uruchomienie zalarmuje wrogów. Okej. Okay. Hakowanie. RS, dobra. Ten sam temat. Normalnie jak w tym. Metal Gear Solid. A ta gra mi się bardzo podoba. Jak ona patrzy? Okej, okay, teraz patrzy w tą stronę. A, i się odwraca i widzi w tą stronę. Sightseeing? Już mnie nie widzi. A, no, no normalnie jak w tym, jak w Metal Gear Solid, bez kitu. Mega, 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 jeszcze raz mega. Jeszcze coś, walka zaawansowana. Idziemy. Wszystko. Może będzie achievement od razu. Oh yeah! Mi się podoba, moi drodzy. Dziękuję za wpłatę jeszcze raz. Take him down, but careful. Looks tough. Oi. Oh! Przeciwnicy o znacznie wyższym poziomie znaczeni są trupią czaszką. Mogą natychmiast wyzwolić się z twojego chwytu. Walka z nim będzie bardzo trudna, więc zachowaj szczególną ostrożność. Okay, that'll do.
Now maybe we find someone closer to your weight class. Naciśnij i puść RT, by wykonać szybkie tak wręcz. Aha, B. Szybki atak, przytrzymanie. BAM! Szybkie takie combo, RT. Zapoczątkuj serię lekkich ciosów wciskając RT w trakcie trwającego ataku. W ten sposób możesz wprowadzić takie wielokrotne. Ok. Silny ataki wręcz. Przytrzymaj RT, by naładować silny atak i puść RT. Ok. Gdzie się to uzupełnia? BOOM! Wytrzymałość. W ciągu atakowania przeciwnika będzie używała twoją wytrzymałość. Szybkie ataki i silne ataki mają różny koszt wytrzymałości i aktualny poziom jest wyświetlany w postaci żółtego paska. Bardzo nie mogę w tym momencie. Kontynuuję. Ok. Traf blokującego przeciwnika 3 razy szybkimi atakami. Up from easy to normal. This next fool can block your attacks. Szybkie ataki nie zadają obrażeń blokującym przeciwnikowi, tylko silne ataki. Aha, okej. Okay. Boom! A? Boom! Pięknie. Okej, okay, blokujemy. Zostajesz trafiony w czasie blokowania, atak przeciwnika zużywa twoją część twojej wytrzymałości. Dobra. Silne ataki przeciwnicy mogą przełamać twoją postawę do bloku, tak samo jak twoje silne ataki mogą przełamać postawę przeciwnika. Dobra. Tylko na tyle cię stać? Pięknie. Skontruj cios. Wciskając RT w odpowiednim momencie, tuż przed... Dobra. Czekajcie sekundkę, bo do mnie ktoś dzwoni. Za sekundkę jestem. Dajcie chwilkę. Już jestem, przepraszam bardzo. Już jestem, lecimy dalej. Teraz to trzeba zrobić kontrę. Robimy kontrę nieszczęśnika. Dobra, przepraszam bardzo. Lecimy dalej. Kontra. W odpowiednim momencie RT. A, w odpowiednim momencie, jak już leci, tak? Aha, dobra, mam już. Dwa razy skontruj atak przeciwnika. Trzy razy unikaj ataku przeciwnika. Au. Dwa razy B, okej. Ha! Użyłem wszystkich technik, których nauczyłeś się do tej pory, żeby pokonać tego przeciwnika. Gidź o to! A? To nie było za trudne. Uuuu, yeah, katana. Aja!
Chodź ty. Gin. Sakura! Au, bolało. Chcę mi sprawdzić, że jesteś posłuszny asortyment broni Cyberdex. Stawiasz strzała różnym użytkownikom, których spotkałeś już w czasie szkolenia. Po każdym przeciwniku korzystasz z dowolnych metod. Okej. Oh shit! Au! Ładuj to! Uuu, panie. To było na tyle. Nie, jednak muszę zwiększyć ustawienia. No tak z 20. Jednak z 20. Bo przy tych ruchach. Nie no, 30 jednak chyba była dobra. Bo tutaj to za wolno to szło. 25 tam. A! Dobra. Lecimy dalej. Dobra. A więc zaczynamy dopiero teraz jatkę. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie dostałem achievementa żadnego, nic. So? Not bad, huh? Now we can get down to biz. Will Kako give you any tips and tricks for the job? I'm not your mother. Just do what I pay you for. It's easy work. Yeah. Let's do this. Głupiec. Zostań najemnikiem. Targets Sandra Dorset. Targets Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Buck. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Squad. Charming. Okay. Już jesteśmy? Co to latało? Co to? Karty. Idę. Looking for 1237. Target should be inside, but I got zero eyes on her biomon. Fingers crossed it's not too late. Hurry.
Idę, idę. O kurczaki. No bank miał lepszy dzień. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corpo Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky gal. Let's keep looking. O tu coś jest. Nie wiem co wziąłem, ale później zobaczymy. Tylko tą broń mam? Aj, pistolecik. Pa. I couldn't have done that better myself. Panu już podziękujemy. Patrz, się nie przydasz. Okej, okej, lecimy dalej. A można było to. Kto to tam jest? A, już się nim zajął, okej. To tu można wszystko zhakować, masakra. Ale oszczędziliśmy. Ale można też było zrobić siekę, nie?
do robota. Strefa wroga. A, tam jest gość i patrzy, okej. Okay. Oj, to nie było najlepsze rozwiązanie. Patrzcie, i teraz zrobimy tak, pyk. Nie. Odwróć uwagę przeciwnika. O, oh, shit. RB. Ty, ale temat, można to zrobić, widzieliście w trailerze, oni wszyscy rozrobili tam wielką siekę, to wszyscy się tukli. A tu można było zrobić po cichu. Szczep redukujący lub wręcz likwidujący uczucie bólu od lat cieszy się ze sobą. Okej, okay, edytor bólu, wskaźnik śmiertelności. Wskaźnik komputer. Użyj. Wiadomości. Zaraz ci wybuchnie, masz niezłego pecha. Nie znasz mnie, więc pewnie zastanawiam się. To nie wszczepy. Moje śniegówki jest też czerwone, bo zabudowę jest zupełnie na bieżąco, zyga na mnie. Sieć. Aha, i sieć, dobra, nie chcemy. To nam podkręcla wszystko. Co to było? Przywraca 40% zdrowia. Oczywiście, że to chcę. Amunicja, dawaj. Frytki. Ketchup. Zmienia efekt dobrze odżywiony, który zwiększy maksymalne zdrowie. 5% zwiększa regenerację zdrowia poza walką. No nie, no bez przesady. Idziemy tam. Czekaj, co to było? Czy wszystkich żeśmy rozwalili po cichu? Nomada zrobi Rambo, po prostu będzie wszystko fruwać. Dzień, w którym runęła wieża. Latach 20 przyznaczyli, przychodzili drażnie pokojowo, które zrobiły to. W ogóle tak na marginesie, Night City to jest od imienia, nazwa od imienia gościa, który się nazywał Richard Knight. To on stworzył, można powiedzieć, to miasto i później został zamordowany. Jest to wszystko informacji, jest to wszystko w książce ze świeżym mięsem, nie zapomniałem, zgnij. Jeszcze raz pojawił się mi kiedyś twój pajacu, skończy się, dobra, dopię z nimi. Coś tutaj może być. Dobra, idziemy tu w takim razie. Au. Ow. Think I got her. Got our target. We make it? She alive? About to find out. V, jack into our biomon. Need to know what we're dealing with. This does not look good. She's in a tub of ice, crammed in with another. Fuck. Like slabs of meat. K,
Keep it together, V. If she survives, she won't remember a thing. Tiny scar on the subconscious, that's all. People who live through shit like this get panic attacks. Dad ever known why? You'd be sipping a glass of ice cold water and suddenly your hands shaking. V, jack into her biomon. We need to know what we're dealing with. Jacking in. Massacre. NC570442. Trauma team platinum. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, cleavers. Hmm. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neurocord. Find a shard? Yeah, bullet. That'll be what's muting the biomon. Is that even safe? Can't we just get her out of here? We found her still breathing. Can't lose her. We need that biomon working, checking for hemorrhages, whatever. Find that shard and yank it. Found the shard. Removing now. Check the biomon. Anything change? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency event 180 seconds. And is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Ay, pobrecita. Let's get her. Nah, чем посланиями? Oh fuck. He's flatlining. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. In cash, vato! I think... Holy shit, it worked. Fuera, cabrón. Get her outside. Sandra on the balcon. Scav rat. Mogłem ich rozjebać, nie? Teraz żałuję, że mogłem wszystkich zestrzelić chujków. Takie tematy robię. To się nazywają lekarze. Ej, ratowałem jej dupę. TT-133 to control. Patient NC-5704. Wow, za grubo. Stimulus being administered. 70 milligrams dopamine. 110 norepinephrine. 800 for prednisone. Oh shit, to byłby długi lot. Mega, nie? Let's get out of here. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, Mano. I got this thing. Mind if I borrow your wheels? I got a date with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. You're saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. Should get Wakako on the hollow. Tell her the job's done. Yeah, dobrze. Okay. Albo tworzy menu telefon, przytrzymaj na dół. Okay. V, how did it
course he's alive and well. That's what we agree, isn't it? Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. Okay, to spodamy. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Word's out the NCPD is gonna put Watson on lockdown. If I'm gonna sleep in my own bed tonight, we better put it in fifth. Leave it to me, Mano. I'm driving. Śledź zadanie. Wiadomości. Plezem mapa, postać, statystyki. Mam jakieś... Co to jest reputacja? Wow, ale tu musi być daleko. Nagrody za reputację. Sklep z broń będą miały sprzedaży nowy towar. Okej. Okay. W szósty poziom. Efektywne obrażenie, ale muszę się ubrać, bo wyglądam jak... Śred. O! Coś tam jest. Can't stop digging Night City. City like any other, just bigger. Nah, mano. Not just any other city. Morgan Blackhand. W ogóle jako grafa, masakra, nie? Grubasznie to wygląda. Jackie, they're locking down Watson, remember? Oh shit, you're right. Is it just me or... Do it. Znaczy Y, aby wydobyć broń, naciśnij dwukrotnie Y, aby schować broń i wrócić. Mogłem ich zabić! What? V jest martwy, przyjdzie stanie punktu. Okej. No to jest hard. To może dlatego tak szybko ginę. A ja nie dodałem do energii. Okej. Okay. To nie był najlepszy pomysł. Gincio to! Trzeba w głowę. Fucking dry, Jackie. Oh yeah! Teraz będziemy inaczej rozmawiać. Staram się! Mogłem ich zabić! Energia. Just focus on getting home. A co znowu? Jaki robot? Wow, jak w Robocopie. Dobry pani. Dzień dobry pani. Watson's on lockdown to further notice. Necessary security measure. Officer, ma'am. Is
Sam, are we ever lucky we ran into you? Really? What's it that makes me so special? A heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe. But he's a good kid. Let them through. Aww. But they the last. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. O, ale będę tym niszczył. She took a liking to you. Devotion I demonstrated, grabbed her by the gun. Right. I'm loyal. And unassuming. You get it. Because of Little China. Antem mo na ano mo tinya ano magda dog ni Yoshi ko tenda yo. Oh, jak go wyjebało. Just a midday snack for him. Well, she was over. Poor bastards. But they had it coming. Grubo, nie? Krótko zwierzę na temat. Wpadli chłopaki. Możesz nacisnąć B, aby pominąć jazdę i dotrzeć. Aha, B. Pomij podróż. Ale może jeszcze coś będzie. Oglądamy do końca. Jak jest mapa? Mapa. Gdzie my w ogóle... Holy shit! To jest duża mapa. To jest... Tu jest pewnie... Tu są ci nomadzi. Wow! To jest... Wow! Wow! Okej, okay, jest tego sporo. Jeszcze tam nieodkryte. Okej! Okay. A gdzie my w ogóle idziemy? Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Jest już zaznaczony cel podróży? Ile tu rzeczy? Ale... Wow, ja pierdzielę. Tu można kupić ubrania. Dobra, lecimy. Zobaczymy, gdzie jedziemy w ogóle. A, już tu blisko. Hello. Unlikely to make it back to Haywood now. Pamiętacie, to jest gra dla dorosłych? Sure about that? Oh, yeah. Jakie fajne pieski. No, po doświadczenie. Oh yeah! A tutaj. Proszę bardzo. Okej. Okay. Budowa ciała. Demolka, walki uliczne, refleks, broń biała, broń krótka, karabiny, zdolności techniczne, wytwarzanie, poziom, inżynieria, opanowanie, skradanie się, czyli... fuck! Mogłem dodać do opanowania skradania się, a ja lubię się skradać. Uwielbiam. Te skradanie tutaj, co jest najzabawniejsze, w tej grze obecnie, uwierzcie mi, było lepsze niż w Valhalla. Valhalla! Assassin's Creed'zie. Ta skradanka tutaj jest lepszą skradanką niż Assassin's Creed, gdzie przecież to jest skradanka niby. Kiedyś była. Ale te skradanie w tej grze jest o wiele lepsze niż przez jakieś 6 godzin, które grałem, to niedużo, co prawda, w Assassin's Creed'zie. Te skradanie, to jest niesamowite. Dobra, ale nie wiem...
Wysportowanie, demolka, walki uliczne, refleks, broń biała, broń krótka, karabiny. O, właśnie, karabiny, wytwarzanie, inżynieria, skradanie się, zimna krew, opanowanie. Co to jest zimna krew? Lodowate synapsy, wola przetrwania, zimna krew, zimna kalkulacja, o, w mordę, ile tego jest? Nie to! Opanowanie. I jest takie coś, zimna krew. A skradanie się. A i mogę, tak? Podczas skradania się twojej broni z tumikami zadaje obrażenia większe 25%. Podoba mi się. Ale weźmy refleks. I co mam w refleksie? Karabiny. W mordę, to źle zrobiłem. To gdzie jest? To zimna krew będzie ten bullet time, ala. Trafienie krytyczne zapewnienia szansy, nie. Mistrzowska forma, gdy poziom zdrowia sięga 40, nie. Ładunki zimnej krwi zużywane jeden po drugim, nie. Szybka krew, zwiększa regenerację zdrowia w walce i poza walką 50% z każdego ładunku zimnej krwi. Obrażenie trafień głowy zostanie zwiększone o 50%, okej, całkiem nieźle. Pokonanie przeciwnika zapewnia efekt zimnej krwi, który jest aktywny przez 10 sekund i zapewnia wzrost prędkości. Bezlitosny, podczas działania zimnej krwi szanse na trafienie, nie, to też nie to, skrzepy, szybki transfer, czas czytywania haków jest obniżony o 1% za każdy ładunek zimnej krwi, furia drapieżcy, szybkość ataku w czasie działania zimnej krwi jest większy, nie, maksymalna liczba ładunków zimnej krwi zostaje zwiększona, nie, trudne krwawienie trucizny, nie, czyli trwanie zimnej krwi otrzymujesz 5% mniej obrażeń, obrażenia zdawane za pomocą broni białej w trakcie trwania zimnej krwi zostają, to chyba nie tu, zobaczmy, spokojny przeciwnika zapewni efekt zimnej krwi, która jest aktywna przez 10 sekund i zapewnia wzrost prędkości po 62%. A każdy ładunek zimnej krwi, ok, mogą być 3, czyli o 6% będę się szybciej poruszał. Zdolności wytwarzanie, refleks, karabiny chyba lecimy. Nie mam pojęcia w co iść, jest tyle tematów. Pasywny, zwiększa udźwig o 60%. Aktywuje powolną regulację zdrowia w walce. Dostępne punkty atutów, dostępne punkty atrybutów. Atutów, atrybutów. Wow, ile tego jest. Słuchajcie, co tak cicho? Nikt nic nie pisze. Widzę, że jest tam sporo osób, 5 osób. Sporo, no to nie jest 5000, ale hakowanie bojowe. Dobra. Zobaczmy jeszcze skradanie się. Podczas skradania się twojej broni jest dobra, to wiemy. Prędkość ruchu podczas skradania się jest większa o 20%. Będę się skradał, bo to mi się podoba. Podczas skradania się szansa na trafienie krytyczne rośnie o 15%. Dobra. Następne punkty atrybutów. A gdzie atrybuty się zwiększa? Przytrzymaj kup. A. Okej! Okej! Zwiększa obrażenie zadane w czasie skradania 10%, zmniejsza szansę na bycie zauważonym przez przeciwników o 0,5% za każdy poziom. Okej! To mi się podoba. To mi się podoba. Dobra, idziemy do chaty. Wróć do swojego mieszkania. No. Skradanie dużo lepsze niż w Assassin. No raczej, siemka. Będą nagrody odbierane za futa? Będą, ale gdzieś tak koło 20. Jak leci, kochanie? Dobra, nie. Wachlarz. No nie, no bez jaj.
sąsiedzi. Hey, what's up? There's a war coming. I know it. Nie. No trochę tego mam, dobra. Stupid gates busted again. Third time. Paid to get it fixed the last two. Gotta be some kind of scam. That ain't it. We're gonna have a word with the super. Oh yeah. Later, right? I gotta clean up on my hands right now. So you are embarrassed. Nie mogę jej włączyć, nie. Tam pomógł maleńkiej rupiecie. Nie chcemy rupieci. Nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie mam dom? Tu mam dom. Otwórz. Ale zajebista chata. Jecha! Połóż się spać. Nie, jeszcze nie. Chcę zobaczyć, co mogę zrobić. Ale jestem seksowny. Idziemy zobaczyć jakieś ciuszki. Przestań się przyglądać. Zmień wyraz twarzy, radość. To ja. Cześć Patrycja. Okej, ja mogę ci potem wysłać link do Footbina i wyślę, jak wygląda mój skład. Okej, pewnie, zapraszam. Smutek, zaskoczenie, neutralny. Nie, ja chcę być radosny. Ja jestem porządny gość, uśmiechnięty. Taki właśnie będę. A, okej. Okej, trochę mamy tego. Tu mamy ile rzeczy mogę wziąć? 31 z 200. Pistolety. Ten jest gówniany, ewidentnie. Ten jest lepszy. Strzelba. Podwójna strzelba. Ale to będzie trzeba iść gdzieś sprzedać. Coś tutaj jeszcze mogę zrobić? Schowek. Gdzie jest? Otwórz schowek. Aha, i tu mogę pochować sobie rzeczy, tak? Magazyn. Ale to zobaczcie, ile broni można sobie dosadzić. Znaczy w ten, nie? Paczka papierosów. Nie, my nie palimy. Co tu jest ciekawego? Właśnie ich wódka. No nie. Nie, no nie chcemy spowalniać ruchów o 10%. A usiądę sobie, coś sobie będę. Se żałował. Telewizor. Eksplozja smaków. Dobra, czyli tu... Jaki wielki ten. Ale temat. Niesamowite. A ciuszki gdzieś można zmienić? Dobrze było się umyć, nie?
Jeszcze dwójki nie musimy robić. Włącz prysznic. A, może by było fajnie się rozebrać. Gdzie się przebrać? A. Zmieniam czapkę z daszkiem. Y. Okej. Nie wiem, co zrobiłem, ale zaraz się pewnie dowiem. Nie to, to. Ekwipunek. Okej, i co my wzięliśmy sobie? Czapeczkę, mamy fajną czapkę z daszkiem, jest mega. Samurai. To ma więcej, większy pancerz. Pancerz. O! Oh yeah! Oh yeah! Kurteczka. Spodnie. Te krótkie spodenki mają większy pancerz niż to? Nie no, musimy iść po... Ewidentnie się... 5-9. No nie. Zostawiamy te, co są. Specjalne. Nie mam nic. Jest git! Jest git! Moim zdaniem tak o wiele lepiej wygląda, a jak mogę schować z powrotem? Albo sprzedam je w cholerę później. Odpocznij. Oh yeah. Idziemy w kimy, ale uśmiech. Akt pierwszy. Słuchajcie, moi drodzy, ja na chwilę przerwę, zamówię sobie jedzenie. Zrobię małą przerwę, dosłownie chwilową. I zaraz wracamy do akcji. Będziemy zaraz z powrotem grać. Zaczniemy akurat akt pierwszy, bo widzę, że się pojawił. Ktoś do nas dzwoni. Więc wracamy dosłownie za 10 minut, myślę. Wracamy z powrotem. Na żywo, więc do usłyszenia.